No i cześć ponownie. Jeżeli oglądacie ten filmik, to znaczy, że byliście zainteresowani. Dziękuję generalnie za wsparcie. Dziękuję za zaufanie. Słuchajcie, więc tak, mamy pojazd Kia Ceed. Co prawda nagrzewnica już jest zdemontowana, wymieniona, ale pokażę Wam pokrótce, jak to zrobić. Rzecz jest jaka. Musicie zdemontować tak. Demontujecie tą tapicerkę, która jest. Później tam na nagrzewnicy, macie nagrzewnicę tutaj od strony kierowcy. Od tej strony, dokładnie to jest ta nagrzewnica, która została wymieniona. To jest rurka, która z niej wychodzi. No i słuchajcie, jaka jest sytuacja. Tam pod spodem macie jeszcze plastik, który maskuje tą rurkę. To trzeba zdemontować. Tu już mamy nagrzewnicę starą, zdemontowaną. Ja Wam teraz pokażę, co trzeba zrobić, żeby się nie narobić, nie dać komuś zarobić, a wymienić sobie, prawda? Więc tak. Tu mamy nagrzewnicę, mamy poobcinane z niej rurki. Nagrzewnicę po wycięciu wyciągamy w bok. Ale ja Wam zaraz to wszystko wytłumaczę. Generalnie rzecz jest jaka. Mamy takie coś. Idą sobie dwie rurki. Oto w tym momencie będzie widać. Idzie sobie jedna rurka. Idzie sobie druga rurka. Te dwie rurki sobie wychodzą sobie z naszej nagrzewnicy. Te rurki normalnie w życiu są aluminiowe. Potrzebujecie jakąś piłkę taką oscylacyjną, która z przodu ma brzeszczot. Odcinacie, tylko rzecz jest jaka. Odcinacie rurki. W obydwu nagrzewnicach musicie zrobić dokładnie tą samą sytuację. Tak samo, w ten sam sposób musicie odciąć przy starej, jak i przy nowej nagrzewnicy. Rurki wycinamy. Natomiast rzecz jest jaka. Musicie sobie wcześniej przygotować rurkę gumową, tylko pamiętajcie, jaka jest sprawa. Cztery opaski musicie mieć do ściśnięcia. Potrzebujecie rurkę węża gumowego. No i ja Wam teraz już od razu, co prawda chaotycznie, ale Wam powiem rzecz jaką. Średnica rurki jest 2 cm. Więc rurkę, żebyście mogli zaciągnąć i nałożyć, musicie mieć co najmniej około 2,5 cm w środku. Dlatego, że na tych rurkach musicie przeciągnąć węże. I sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli to jest stara nagrzewnica, została wycięta jedna rurka, druga rurka. Pod spód, pod nagrzewnicę, ona występuje w ten sposób w pojeździe. Bokiem. Podkładacie sobie rurkę, nie rurkę, tylko podkładacie sobie szmatkę tutaj, żeby ten płyn, który Wam wyleci, oczywiście płyn sobie spuśćcie wcześniej z układu, bo będzie Wam zlatywał z całej nagrzewnicy, chyba że sobie ściśniecie na górze pod maską węże, żeby Wam płyn nie wylatywał. Też tak możecie zrobić. Wyleci Wam tylko to, co w rurkach jest. I sytuacja jest taka. Wycinamy nagrzewnicę, kładziemy ją. Jeżeli mamy nagrzewnicę wyciętą, dokładnie to samo robimy w nowej nagrzewnicy. To są rurki z nowej nagrzewnicy, które zostały odcięte. I one sobie leciały tutaj, dokładnie tak. Kąt tutaj nie gra roli. Natomiast rzecz jest jaka. Żeby to ponownie połączyć, potrzebujecie rurkę miękką, gumową, z dwoma opaskami. I takiej rurki musicie sobie przygotować, nie rurki, tylko tej rurki, tego węża gumowego. Musicie mieć co najmniej jakieś 8 cm na każdą rurkę. Co najmniej 8 cm takiego wężyka gumowego, który będzie miał chociaż, mówię, około 2,5 cm w środku. Może być i cieńsza, jeżeli będzie z miękkiego materiału. Tutaj się nie martwmy o tym, że ten materiał coś tam się stanie. Rurki tutaj nie zgnieciecie. Węża, opaski zaciskane potrzebujecie. Przede wszystkim rzecz jest jaka. Wyciągacie starą chłodniczkę. Później na te rurki, które pozostały w samochodzie, na jedną z rurek naciągacie węża gumowego dalej, dlatego musi być miękki, żeby przeciągnąć dalej. Przeciągacie go dalej, zakładacie sobie dwie opaski. Tutaj na węża tego, który jest tutaj, będziecie mieli troszeczkę ciężej.
Natomiast też przełożycie sobie na rurkę tutaj tego węża gumowego, dlatego mówię, że musi być miękka rurka. Ciśnienia tutaj wielkiego nie ma, więc tu się nie martwmy, że coś tam nam rozerwie, że coś zrobi. I później, starą nagrzewnicę wysuwamy, bierzemy nową nagrzewnicę, tak samo wyciętą, żebyśmy tak samo sobie powycinali. Wsuwamy ją z powrotem w dziurę, bo ona wychodzi bez problemu, wychodzi tam pod nogi. Po czym węże gumowe nasuwamy na jedną rurkę, nasuwamy na drugą rurkę, skręcamy opaskami, zalewamy płyn i cieszymy się dalej ogrzewaniem bez jakichś tam kosztów dodatkowych. W każdym bądź razie rzecz jest jaka, żeby ogrzewanie wasze zaczęło działać, pamiętajcie, po nagrzaniu się silnika, jak silnik złapie temperaturę, będziecie musieli go bardzo mocno przegazować, żeby przecisnąć płyn z tej dolnej części, dlatego że on po części się będzie dostawał, ale potrzebuje naprawdę wysokiego ciśnienia, które wytworzycie przegazując samochód, żeby po prostu przecisnęło ten płyn. Nie wiem jak w innych pojazdach, w każdym razie w tym pojeździe, w którym taka nagrzewnica jest zamontowana, wysuwana w bok, ją sobie wysuwacie po wycięciu, wsuwacie w to samo miejsce, naciągacie rurki gumowe, skręcacie opaskami, tak jak to jest zrobione tutaj w moim pojeździe, i jeździcie, cieszycie się dalej i to naprawdę się sprawdza. Ktoś by powiedział, że no dobra, będzie traciło ciepło. Bzdura, słuchajcie, rurki pod maską też są, węże też są, jakoś nie tracą ciepła, tym bardziej wewnątrz samochodu. Także patent się sprawdza, no tu akurat tej nagrzewnicy nie udało się udrożnić i została jej tylko wymiana. Także jak sobie kupicie nową nagrzewnicę, wycinacie i teraz tak, żeby wam było łatwiej, jakie te odległości wyciąć. Patrzcie, ja mam wycięte tak i to się sprawdziło. To mamy od, powiedzmy, początku 6 cm, czyli od tego do tego 6 cm, to jest jedno cięcie rurki. Drugie cięcie rurki od kolanka, czyli tutaj gdzieś od tej części załamania, które jest, mamy jakieś 5 cm. 5 cm tutaj ścinamy, zakładamy węża, zakładamy drugą, wymieniamy i się cieszymy. Także jak się przydał wam ten filmik, to ja wam dziękuję z góry za zaufanie. No i cóż, dużo ciepła życzę i cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.